Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Little Nightmares z DLC. Dzisiaj zabieramy się za trzecie i ostatnie już DLC do tej gry, czyli The Residence. Także wybieramy nasz rozdział. Z tego, co przeglądałam, to ten rozdział... Właściwie rozdział. DLC jest dosyć krótkie. Aczkolwiek pewnie z moim zamotaniem to będzie trwało dużo dłużej niż normalnie komuś, kto już wie, co robić w tej grze. Także... ale jestem bardzo ciekawa, bo ostatnio żeśmy spotkali te stworki, a dzisiaj będziemy się bawić z panią tego domu, z tajemniczą gejszą. Także zobaczmy. Tak, chcę. No, budzimy się na windzie. Okej. Dobra, tu było bieganie, tu były skoki. Tu było chwytanie się, okej. Dobra. Ta pani gdzieś sobie poszła. Tu mamy dziurkę. Ja chyba był... A, nie. Powinnam skoczyć do tyłu. Pewnie. I się chwycić tego czegoś. Przynajmniej tak sądzę. Się przepuścić do tej dziurki. O, dobra. Udało się. To jest moja latarenka. Tutaj. O, to jest stworek. Ciekawe, czy będzie nam pomagał. W ogóle muszę sobie podgłosić tą grę, nic nie słyszę. Jednak chcę tą latarkę. O, więcej tych stworków. Nie uciekajcie już przede mną. Przecież ja wam nic nie zrobiłam złego. Wow. Spadłam gdzieś do jakiejś biblioteki z kominkiem. Całkiem przytulnie, nie powiem. Się obawiam, że... tu można przejść. Można iść w lewo albo w prawo. Byliśmy tu. Byliśmy tu jako Six. Przy tej windzie chyba. O, tu jest ta pani. Gejsza. Czy się mogę wspinać? Nie mogę chyba. Tu się mogę wspiąć, ale... Możemy zobaczyć jeszcze zdjęcia, ale chyba nic poza tym. Przynajmniej nic tu takiego nie widzę. Dobra, zobaczmy, co jest w tę stronę. Więcej zdjęć, ale to są te same, chyba. Iść tam, albo tu. O mój Boże, to jest... za dużo możliwości. Na razie widzę. Nie wiem, czy da się tu... przejść? Nie, chyba nie. No dobra. Tu trochę tak wygląda, jakby się dało, ale nie wiem, jaki byłby cel w tym. Tu też nie doskoczę do tych wszystkich klamek. Widzę, że coś jest, ale... Nic nie widzę. Może to jest butelka gdzieś. Po prostu. Kompletnie nic nie widzę. Czy ty wlazłeś tam na górę? O, wlazłeś. A, jest butelka. Tak też myślałam, że tu będzie. W każdym rozdziale chyba jedną, czy raz dwie znalazłam. No, już nie marudź.
szybko biegnij. Taka ładna muzyczka jest w tym rozdziale. O, tu jest już koniec chyba. Wow. Okej. Nie wiem, czy ona mnie zaatakuje, zje. A! Jezus Maria, gdzie mnie zrobiłem? Boże! Jaki ostry dźwięk! Nagle! Oh my goodness! No cóż, najmniej wiemy, że należy być ostrożnym. Czekajcie, tak się skłócało. Tylko nie wiem, szczerze mówiąc, czy ja mogę tu na przykład wejść tak kucająco. Mogę. Mogę się chyba po prostu przekraść. Tylko, że ona ma tam klucz. Ja pewnie ten klucz będę potrzebować. No to spore miejsce. Czy ja mogę to? Mogę. Tylko ciekawe po co. O kurczę, to będzie... Aha. Stworek. Ja bym uciekł tutaj. Jest spore miejsce. Mogę coś z tym zrobić? No nie. Nie wiem, może to się potem otworzy? Dosyć głośno biega po tych schodach. Mam wrażenie, że ona potem będzie nas gonić tutaj. Aha, bo to jest drabina chyba. Nie, to nie jest drabina. Okej. Nie mam pojęcia, dokąd iść. Kompletnie. Aha, to jest koniec jakby. Co jest tutaj? To jest jakaś drabina. Matko. Ja już się tu zgubiłam. To może wyłącz tą latarkę. Dobra, może na tą drabinę wejdziemy. Ale wejdź tam. Wiem, że możesz ją przesunąć, ale nie wiem, czy to jest mi potrzebne. Aha. Może jednak jest mi potrzebne. O, teraz mogę wejść. Tędy. Myślałam, że mogę doskoczyć na ten żyrandol, ale tak nie bardzo. Dobra, chyba sobie daruję. Wrócę tu kiedy indziej. Jak już nie będę wiedziała, co robić. Dobra, tu nic nie ma, tak jakby. Jest zegar i to. I tutaj też jest drabinka do góry. Jeszcze zobaczymy, co z tej strony jest. Aha. A!
Aha. Ja chyba umrę. Okej. Okay. To wiemy, że tego nie należy ruszać. Taka ładna figurka, no. Może musimy tutaj znaleźć jakiś substytut, znaczy w sensie coś, co można by było postawić na tym miejscu. Żeby zabrać tą figurkę. No ale muszę przyznać, że te DLC są takie mniej liniowe, mam wrażenie. Że podstawka gry była bardziej liniowa. Nie mogę tu wejść. A mogę to przesunąć? Mogę. Także to mam wrażenie, że trochę więcej tu się dzieje. Takich nieliniowych rzeczy. Niż w podstawce. Tak samo na przykład w tym poprzednim rozdziale The Hideaway. Gdzie... No, to jest jakaś dźwignia. Gdzie właśnie... Jezu, te oczy się dziwne patrzą. Nie! Lol. Aha, to jest taka winda na dół i do góry. Okej. Okay. Interesujące. Tak, wiem, oko się na ciebie patrzy. To też jest coś, tak jakby, nie wiem. I tu jest coś. Tu jest ten klucz potrzebny. Okej. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Jakiś przycisk. O matko, to jest jakaś skomplikowana zagadka, widzę. Nawet nie wiem, jak mam to ustawić. No weź wciśnij to. Czy te soczewki muszą się wyrównać? No to myślę, że trochę tu spędzimy czasu. Teraz nie wiem, która jest zaznaczona. To jest nie wiadomo. A, teraz tu są wszystkie. A, dobra, rozumiem. Mamy to ustawić tak, żeby te światło padało na te oczy pewnie. I w ten sposób one jakby się zamkną. No dobra, to mamy ustawione, ale... ale co z tą resztą? O, tu jest jedno oko. Jeszcze. Teraz... O. Okej. I co mi to właściwie dało? Nadal są te oczy na przykład. Nie się mogę tu gdzieś wspiąć. Coś z tymi książkami musi być. Jest tu za dużo książek, które da się ruszyć. Hmm.
Czyżby? Żeby to było takie proste? O, mygy, naprawdę. Kurde, te książki trzeba dopasować. Tu jest jakaś z kółeczkiem. Chwyć ją. To będzie ta. Czekajcie, tu jest... O, to będzie chyba ta. Układanie książek w bibliotece. O! Coś się otworzyło. Tak myślałam, bo właśnie cały czas starałam się pchać to miejsce i nie wychodziło. I coś jednak trzeba było zrobić najpierw. O! Żeby figurka, która będzie nam potrzebna tam. Miejmy nadzieję, zobaczmy. Będziemy mogli ją pewnie ustawić zamiast tamtej figurki. No, ale masę czasu tu spędziłam, Boże drogi. Nie było to takie proste. O-o. Czekajcie. Włóż to, włóż to. Okej. Okay. Dobra, teraz bardzo dobre pytanie, gdzie to mamy dać? I czemu ten zegar się odezwał? To mnie przeraziło teraz. Mi się wydaje, że tą trzeba wymienić. On jej nawet nie dorzuci tu. Bo ona ma tutaj uszkodzoną głowę, tak jakby. Aha! Tego się nie spodziewałam. Czyli my tu musimy trzy figurki, bo tu widzę taki sam znaczek jest na ziemi. Tu jest taki jakiś znaczek i tu. Co, mamy trzy figurki tu przynieść? Nie! Skąd ja wytrzasnę aż trzy figurki? O mój Boże. Że ja tu widziałam tylko tą jedną. Może jakąś tą zagadkę trzeba inaczej ogarnąć. Okej, okay, spróbujmy. No to jest jedyne miejsce. Wydaje mi się, że tak ta zagadka ma wyglądać. Aha! Skąd ja miałam wiedzieć? Dobra, co tu jest? Boję się. Są jakieś figurki. Figurka tej pani. Jezu. Straszne to miejsce. Oh my gosh. Ale tu jest obrazów. Czy to są wszystkie postaci z tej gry? Jaki kosmos. Tu coś jest podejrzanego. Jakaś kolejna zagadka chyba, żeby otworzyć kolejne drzwi. O, świetnie, dużo przycisków. Super. Tu jest... są zdjęcia, może... muszę wybrać zdjęcia tych postaci, które były? Albo to mają być zdjęcia... nie wiem... tutaj jakiś bliźniaczek? Spróbujmy to wcisnąć.
No, ale wciśnij to. Aha. To się nam zapala. A, czekajcie. Nie no, zagadka całkiem fajna, ale na razie nie wiem za bardzo, co ją tu zrobić. I ile tych przycisków muszę wcisnąć tak naprawdę. Może gdzieś jest jakaś podpowiedź, czekajcie. Może tu na tej ścianie. A, na tej ścianie. Czy jest jakaś podpowiedź? Może mam wszystkie zdjęcia wcisnąć, które tu się pojawiają. Na przykład jest ten zniekształcony pan. To takie dziwne dziecko. To dziecko mam wciśnięte, ten zniekształcony pan. O, ten pan chyba też był. Tego nie było. Chyba. Czy to już wystarczy? Chyba nie. No dobra, jeszcze raz. Są te dziwne ludki. Oh my gosh. Tak ciężko. Nie wiem, to jest jakiś pan w meloniku, ale nie wiem, czy on tu był. Nie, tego pana nie było. Chyba ten był. Nie wiem, czy tej pani nie było. O! O, o, o! Dobrze, jest. Ogarnęliśmy to. O, tu jest kolejna figurka. Pytanie, co się stanie, jak ja ją zabiorę? Co tu jest? Nie, myślałam, że coś leży na tym stole. Obawiam się tego. Kurde, zamienia mnie w kamień. Będziemy musieli albo szybko uciekać, albo coś znowu postawić tutaj. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. O! Po prostu tu pucniemy. Wow! Jaki to ma zasięg?